Człuchowie, mecz Polska-Niemcy kadetów. Mieliśmy okazję oglądać spore wydarzenie, na którym gościł sam mistrz Dariusz Michalczewski, prawda? Tak, no impreza bardzo udana. Może warto powrócić do samego początku, czyli do przyczyn zorganizowania tej imprezy, zorganizowania jej właśnie w Człuchowie i z udziałem Dariusza Michalczewskiego. Otóż jednym ze współinicjatorów zorganizowania takiego meczu był właśnie Darek Michalczewski. 10 września 1994 roku po raz pierwszy sięgnął po tytuł zawodowego mistrza świata i postanowił w tym dniu uczcić to w jakiś sposób. Rocznica co prawda nie okrągła, bo 28, no ale wspólnie z klubem z Człuchowa, któremu sporo jako fundacja Równe Szanse pomaga. Klub nazywa się Obudź w sobie potencjał i to jest stosunkowo krótko istniejący klub. Razem klub i Dariusz zwrócili się do Polskiego Związku Bokserskiego o wsparcie tej inicjatywy. Darek Michalczewski chciał, aby impreza była zorganizowana dla młodszej grupy wiekowej. Nie chciał, żeby to był mecz seniorów. Myślał o wspieraniu boksu młodzieżowego. Wybraliśmy kadetów, jako że kadeci przygotowywali się do występu w Mistrzostwach Europy, na które teraz wkrótce wyjadą. Zaprosiliśmy drużynę niemiecką, która przyjęła zaproszenie z chęcią. Tym bardziej, że jeszcze tydzień przed tym meczem polscy i niemieccy kadeci wspólnie trenowali na obozie w Wałczu. 10 września, tak jak mówiliśmy, odbył się mecz. Mecz zakończył się remisem 10-10. Było kilka naprawdę stojących na bardzo wysokim poziomie walk, co pozwala z optymizmem patrzeć na udział naszych reprezentantów w Mistrzostwach Europy. Oprawa meczu była bardzo atrakcyjna. Darek Michalczewski zaprosił sporo gości. Mam tutaj na myśli byłych pięściarzy. Jeśli chodzi o boks zawodowy, to był na przykład Krzysztof Diablowodarczyk. Ze strony boksu olimpijskiego, medalista olimpijski Kazimierz Adach i cały szereg zawodników z byłego Stoczniowca Gdańsk i Czarnych Słupsk, z którymi Darek wspólnie jeszcze jako amatorski pięściarz tu w naszym kraju bronił barw tych klubów. Myślę, że wszyscy, którzy przybyli na imprezę, byli usatysfakcjonowani. Darek Michalczewski bardzo długo i ciekawie opowiadał o swojej przeszłości zawodniczej, o swoich przygotowaniach, o tym, co go bardziej ukierunkowało w stronę boksu zawodowego. Odbyło się ciekawe spotkanie w przeddzień zawodów w Domu Kultury w Człuchowie. Obie ekipy spotykały się z Darkiem. Także impreza, którą pewnie z przyjemnością odnotowujemy na kartach historii naszego związku. Tu warto podkreślić to, że Dariusz Michalczewski cały czas jest obecny przy boksie olimpijskim, chociażby dzięki fundacji, którą założył, prawda? On wspiera młodzież, wspiera boks olimpijski i robi to od lat. Tak, to prawda. Już prawie 20 lat, co warto odnotować, istnieje założona przez niego fundacja, wspomniana przeze mnie fundacja Równe Szanse. Chociaż też trzeba przyznać, że Dariusz nie ogranicza się do wspierania młodych pięściarzy, bo wśród młodych, utalentowanych osób są także, i tam akurat na tych zawodach można było doświadczyć tego, bardzo utalentowana młodziutka piosenkarka, bardzo utalentowana para taneczna, która w swojej klasie zdobyła Mistrzostwo Świata. Także Darek dość wszechstronnie pomaga młodym ludziom w starcie, w rywalizacji w różnych dziedzinach. No, szuka po prostu talentów, które warto wspierać, które ze względów finansowych być może nie mogłyby się wybić. No i to jest właśnie godne podziwu i dodatkową rzeczą na pewno, która bardzo motywowała naszych kadetów, to jest sama obecność Darka Mistrza, który na pewno w jakiś sposób może zmobilizować, napędzić, pokazać, że można wiele osiągnąć, jeżeli się tylko chce, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Ta pomoc na pewno jest bardzo cenna. Warto też jeszcze wspomnieć o tym, że w imprezie
osobiście wziął udział prezes niemieckiego związku bokserskiego, pan Erich Drecke. Tak się składa, że przeszłość prezesa Drecke związana jest ze środowiskiem sędziowskim w Niemczech. Pan Drecke jeździł po świecie, sędziował na Mistrzostwach Europy, Świata w 2004 roku na Olimpiadzie, ale kiedy Darek był pięściarzem Bundesligi, jeszcze przed przejściem na zawodowstwo bronił barw drużyny Leverkusen, to pan Drecke przypomniał sobie i Darek po dłuższej chwili także to pamiętał. Pan Drecke był na ringu przy dwóch pojedynkach Darka w Bundeslidze. Fajnie, klamra czasu spięła, panowie znowu się spotkali. Tak. No i przy tak zacnym, dużym wydarzeniu zapewne i ekipa niemiecka, jak i ekipa polska wyciągnęły dużo doświadczenia z takiego meczu. No, z całą pewnością, no ja myślę, że oczywiście najważniejsze, niezależnie od wszystkiego, co towarzyszyło imprezie, najważniejsze są doświadczenia sportowe. Chcemy przecież, żeby nasza młodzież się dynamicznie rozwijała i aby to była baza do przyszłych sukcesów na ringach europejskich i światowych. Myślę, że tak się stało i trenerzy obu drużyn, byłem świadkiem tych wypowiedzi, no, z dużym uznaniem wypowiedzieli się o tej imprezie. Strona niemiecka także była bardzo wdzięczna za możliwość udziału w tym tygodniowym obozie treningowym w Auczu. To jeszcze nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale Darek Michalczewski razem w kadrze był przecież z Darkiem Kochanowskim, chyba dobrze pamiętam? Tak. I no, na sali, jak powiedziałem wcześniej, byli pięściarze, dzisiaj już też 50-paroletni panowie i starsi, którzy Darka pamiętają jako swojego kolegę klubowego, więc jak mówiłem, kilku byłych pięściarzy Stoczniowca Gdańsk, kilku pięściarzy Czarnych Słupsk z okresu świetności tego zespołu, kiedy zdobywali Mistrzostwo Polski. Także no, atmosfera była oczywiście bardzo, bardzo podniosła, no bo to była grupa ludzi, która kiedyś w polskim boksie dużo znaczyła.